Witam Was wszystkich na następnej części naszych plastycznych zajęć. Dzisiaj spróbujemy zrobić kłapacze. Kłapacze z kartek. Tu jest nasza owieczka, która będzie, mam nadzieję, miała zaraz swoich jakichś znajomych, nowych. Więc kłapacze będą z kartek robionych albo kolorowych, albo białych. Bierzemy kartkę A4, cienką. Może być biała, tak jak mówiłem, albo kolorowa. Ja wziąłem akurat żółtą. Zobaczymy, jakie zwierzę albo stworzonko z tego wyjdzie. Pierwsza rzecz to jest, składamy ją po długim boku na pół. Jeżeli komuś się nie będzie udawało, to niech poprosi rodziców. Dlatego, że tutaj, mimo że to jest prosty sposób składania, to jednak dla mniejszych, młodszych dzieci może być pewną trudnością. Następnie, jak już mamy na pół złożoną kartkę, jeszcze raz po tym długim boku składamy. Teraz naszą złożoną na cztery części kartkę składamy tutaj na pół. Wyrównujemy. I teraz bardzo ważna rzecz. Każdą z tych części zagniemy, z tych końców zagniemy do środka. Zaginamy pierwszą do środka i później drugą do środka. W ten sposób powstała nam litera M. Jeżeli mamy już tą kartkę zgiętą odpowiednio, to szukamy takich kieszonek. Z drugiej strony mamy jedną część, która jest tak złożona, że nie ma tutaj kieszonki. Natomiast druga część będzie już po złożeniu nie miała otwartej przestrzeni. Więc szukamy dla palców, albo dla jednego, albo dla dwóch, zależy od naszego wieku, tej kieszonki. I tak samo na dole szukamy kieszonki drugiej. W ten sposób po wsadzeniu palców mamy już naszą paszczę kłapiącą. Od nas będzie zależało teraz, co dalej z nią zrobimy. Kredkami albo flamastrami możemy teraz kolorować naszego kłapacza. Najpierw możemy mu zrobić, powiedzmy, paski. Będzie to taki kłapacz tygrysi. Musicie pamiętać, że w środku naszej paszczy będzie język i zęby. A więc tylko kolorujemy tutaj górę i ten najbardziej na dół wysunięty kawałek. Możemy też z tyłu już całość pomalować. Cały grzbiet naszego kłapacza. Bierzemy dwa białe paski i możemy je złożyć, powiedzmy, na pół, żeby nam było już tutaj wycinanie sprawnie szło. I wycinamy zęby. Dla młodszych to myślę, że z pomocą rodzice muszą tutaj przyjść. Mamy wycięte zęby. Teraz od nas zależy, czy przykleimy je tylko tutaj z góry, czy też po bokach, w tych miejscach. Zginamy tutaj te zęby nasze, tak żeby można było je przykleić klejem w sztyfcie. Przyklejone zęby. Tutaj jest jeszcze uwaga, że można te górne przykleić trochę do środka, tak żeby po złożeniu tej szczęki one nie blokowały się nawzajem. Teraz zabierzemy się za robienie języka. Wycięty język, który przyklejamy w środku naszej paszczy. Nasz język możemy jeszcze zwinąć albo w taką trąbkę, albo zostawić go prosty. Robimy oczy. Naklejamy oczy naszego kłapacza.
mogą być troszkę odstające. Może będzie wtedy śmiesznie wyglądał. I rysujemy mu źrenice. Jeżeli mamy sznurowadła niepotrzebne, albo sznurki od torebek po prezentach, to możemy taki kawałek tutaj użyć jako ogon. Możemy tutaj w tą naszą niekieszonkową część przykleić taśmą obustronną, albo spróbować klejem w sztyfcie. Mamy naszego groźnego kłapacza z ogonem. Jeżeli zrobimy drugiego, który będzie się od niego różnił, to już będą mogły między sobą rozmawiać. Tu mamy świnkę, gdzie wycięte były uszy, łapki. Nosek może być też na takiej harmonijce, żeby trochę odstawał. Ogonek zakręcony. I teraz ogonek przyklejamy na samym spodzie. Ważna uwaga jest taka, że uszy, przez to, że my mamy tutaj naszą kieszonkę, to jedno ucho możemy przykleić tutaj zaraz za tą kieszonką, a drugie ucho na samym końcu. Dla bardzo dokładnych może być świnka mikroskopijna. Wtedy robimy po prostu z kawałka naszej kartki. Połowy tej naszej kartki A4 albo jeszcze z mniejszej części. W ten sposób nasze kłapacze mogą być takie mikroskopijne. Tutaj mamy dwa kłapacze. Jeden jest hipopotamowym kłapaczem, a drugi smoczo-żabowym. Tu mamy słoniowatego kłapacza z dużymi odstającymi uszami i osiołkowatego. Tutaj mamy ludziki. Możemy się bawić, że ta część tutaj środkowa, gdzie była paszcza, nie musi być koniecznie przeznaczona na otwór paszczowy. Może być to po prostu nasz skoczek do wody. I mamy tu jeszcze rozwiązanie już tradycyjne kłapacza z paszczą. Mamy tutaj pięknie wymalowanego przez moją córkę kłapacza smoczego, gdzie język jest krótki, tak, ale bardzo dokładnie pokolorowany. W środku też paszcza jest finezyjnie zrobiona. Tutaj jest kłapacz pod tytułem Smok Morski. Z ogonem, z dwóch stron można pokolorować ten ogon. Można mu różne skrepiny jeszcze dodatkowe elementy dodać. Ostatni z przygotowanych tutaj rodzinnie kłapaczy. Taki zwariowany kłapacz smoczy, gdzie można też taką harmonijkę z języka mu zrobić, wsadzić do paszczy, żeby on mógł wystrzelić tym językiem do nas. Może być to też płomień. No i w ten sposób dobiega końca nasza tutaj opowieść o kłapaczach. I tutaj się żegnają z Wami owieczka i nowo powstały kłapacz świnka.